Dzień dobry, siemanko. To, co tu widzicie, to było zakończenie zeszłego tygodnia. To jest za budynkiem, tył placu i tu mamy już poniedziałeczek. Lecimy z tym przepustem, z przejazdem do tyłu, do garażu. Podsypki już trochę nasypane. Kamera zaczęła nagrywać trochę z opóźnieniem. Nasypujemy podsypki peskowo-cementowej. Wstawiamy rurki, bo to jest ta kolejność, którą robimy. Wstawiamy teraz rurki, rurka już jest pod ścianą stawiona. I za chwilę chyba będzie tu pod płotem, albo już jest wstawiona. Nie widzę jej, za chwilę zobaczymy. I co nam dają te rurki w tym momencie? Mamy już wysokość. Tu jeszcze na środku majster wstawia, bo łata tutaj nie sięga. Tu jest pomiędzy 2,5 a 3 metry, żeby nie ciągnąć tego na raz. Pomocniczą sobie tam wstawił rureczkę na środku. I co nam dają te rurki teraz? Bo można nasypać, zagęścić i wstawić rurki, ale jeżeli nasypiecie i sobie bardzo źle nasypiecie, nierówno, krzywo, górzyście, zagęścicie i później wstawiacie rurki, to albo drapiecie bardzo mocno, musicie zryć wszystko, żeby wstawić rurkę, bo były za wysoko nasypane, albo dosypujecie, bo jest za nisko nasypane, a już jest zagęszczone. I co wtedy, jeżeli dosypujecie miejscami 5 cm, a przecież już macie zagęszczone? I później wstawiacie rurkę, dosypujecie podsypki i zagęszczacie jeszcze raz, tak? Dlatego, żeby nie zagęszczać tego dwa razy, zagęszcza to się raz. Dlatego rurkę wstawiamy, mamy gotowe wysokości. Do wysokości nasypujemy podsypki, trochę wyżej niż potrzebujemy. Jak widać, tu się chłopy kręcą po tym, żeby to nie było takie rzucone z łopatą, luźno rzucicie i to jest po prostu za miękkie będzie, za świeże. Nasypujemy wyżej, zagęszczamy, rysujemy grabiami, tylko po to właśnie, żeby teraz ściągając, żeby taka gładka powierzchnia była. Żeby po zagęszczeniu ta gładka powierzchnia, ona powoduje, że podsypka dorzucana pod łatę się po prostu nie łączy z tym. I trzeba to zrysować. Tylko i wyłącznie zrysować. Pierwsze rzędy. Zwracamy szczególną uwagę na pierwsze rzędy. Ile mamy wysunięty do góry pierwszy rząd? 3 mm, 2 mm może? 2-3 mm to jest max. 5 mm to już jest za dużo. Możecie powiedzieć, dlaczego nie? Przecież 5 mm nawet centymetr robią wyżej i zagęszczarka sklepie. Ale sklepie wam tylko rant tutaj. A co z resztą placu? Cały plac wam zejdzie centymetrów, no? Przy zagęszczarce? Tutaj powiedzmy, że 3 mm, 2 mm może ta kostka się ruszy. Pod spodem jest beton, podsypka jest ubita. Ona nie ma takiej sprężystości, ona się nie ułoży, nie ubijesz tak mocno jak powinna. Znaczy jak powinna, jakby mogła, jakbyśmy chcieli. Nie da się po prostu tak mocno je sklepać. Dlatego wystawiamy 2-3 metry, tam jest twardo, jak zagęszczarką wyjedziemy, to te 2-3 metry ładnie zjedziemy. Mamy wtedy ciągłość spadu, bo jeżeli mamy mały spad, to będzie problematyczne, jeżeli sobie wystawimy kostkę za wysoko do starej kostki. Przy większych spadach, okej, to tam powiedzmy woda i tak pokona te wszystkie górki, pagórki, ale przy małych spadach to jest bardzo kłopotliwe, dlatego się nie wystawia tak mocno, my nigdy nie wystawiamy i nigdy nie ma z tym problemu. Chwilka ułożone, tu musimy rant sobie wyrównać, dopasować. Tam jest taki mały przeskok właśnie szerokości, musieliśmy dopasować wzór, bo murek jest mocno trochę pofalowany, nierówny. Po co ciąć? Kostka ma tyle elementów, że wystarczy dopasować, bo da się dopasować jakąś tam szerokość. Co centymetr, półtora chyba powiedzmy jest wzór, jest przeskok tej kostki. Czyli co kawałek możemy jakby przeskok robić, tylko w miejscu przeskoku robimy ścięcie, żeby nie było bezpośrednio centymetra skoku. Tylko na kilku kostkach to wyciągamy, żeby było takie łagodne przejście. Tam to był poniedziałek, tu jest następny dzień. Tu już było wcześniej wykorytowane. Wybrana cała ziemia, wszystko spod płotów. Tutaj aż tam już częściowo było betonowane. I musimy przygotować sobie, wyrównać sobie powierzchnię pod beton. Musimy to wszystko pokryć betonem. Na jednej z rolek gdzieś tam na Instagramie było widać, że jak majster to już tam powiedzmy na gotowo finalnie zagęszczał. To nie wiem, ale tam jeden z widzów cieniutko tego betonu. No nie wiem, jak z góry można zobaczyć, ile jest betonu. To teraz proszę zobaczyć, czy tu jest cieńko betonu. Też nie może być za grubo, bo to jest bez przesady. Tutaj zobaczcie, jaki podjazd jest mały, krótki. Tutaj nic więcej, jak powiedzmy 10 ton, nigdy nie wjedzie. Sznurki mamy rozciągnięte po całej szerokości, do bramy, w poprzek, w te wszystkie spadki, powiedzmy, takie są, żeby te sznurki się łączyły. Od sznurka robimy na 14 cm na gotowo betonu. Około 10-12 cm jest betonu tutaj wszędzie. Jak jest ciut wyżej, jak jest te 12, to nawet lepiej. Jak jest dycha, to jest powiedzmy to minimum. I gwarantuję wam, że mniej jak dycha tu nie ma. I to jest beton akurat B10. Dlaczego dużą zagęszczarką, nie małą? Bo akurat była pod ręką, chociaż ta żółta tutaj też stoi pod ręką po prawej drapacze. Ale już, aha, bo chodziło też o to, że to będzie świeże. Tam wszędzie, gdzie betonowaliśmy, to powiedzmy, że to było
Mieliśmy dzień odstępu. Dzień odstępu albo przez weekend to teraz stało, więc mogliśmy po tym batonie śmiało jeździć, bo chodzi o to, że Bob jak jedzie, ma gruby bieżnik, tak? Ma tą miodełkę i ta miodełka po prostu się wgryza i tak kilka przejazdów, lekko się ruszysz, to ona wzrusza tą górę. I dużą zagaszarką teraz jak klepniemy, to już możemy. Będziemy mieli po prostu lepiej na następny dzień. I to jest następny dzień. Tam robiliśmy jeszcze jakieś pierdoły, których tu nie pokazałem. Ta pierdoła, którą robiliśmy razem z tym betonowaniem, to będzie na końcu chyba, no. Bo ja to jakoś tak przerzuciłem, żeby było po kolei, żeby wam nie przerywać. Nasypujemy podsypki piaskowo-cementowej, mamy podłoże betonowe. Po lewej stronie jest sznurek, tutaj do szpilki, do środka placu. Zachowawczo do środka, bo za chwilę wam powiem czemu. I musimy jakby, tam widzicie chodnik z przodu, przy wejściu. Ten chodniczek leci liniami w naszą stronę. I lewa, zewnętrzna, to jest główna linia placu i będziemy kłaść kostkę od środka placu, a nie na przykład spod ściany. Ściana może być nierówna, jest za mała ta ściana, nie ma do czego się tutaj przyczepić. Można by po prawej stronie z tego chodnika, który po prawej stronie tam idzie, wzdłuż garażu, linię złapać i jechać po prostu od góry w lewo do dołu do bramy, tak? Ale się nie zgramy, na bank się nie zgramy z linią, która jest pod domem i się wybiera linię. Pod garażem wiadomo, że za krótko. Tam jest klomb, więc to tam nie robi. Tam też jest 2,5 metra tylko linii prostej. Najdłuższe schody są najbardziej zauważalne i żeby nie robić pasków, docinek przy schodach, to jest zawsze nasz wyznacznik, zawsze przeważnie nasz wyznacznik całej linii podjazdu. Jeżeli są opcje, żeby może było to obejść, schować, przerobić coś tam, to się robi inaczej, ale w tym momencie nie ma takiej potrzeby. A nawet lepiej, żeby właśnie w lewo, w prawo ułożyć cały plac, bo pod płotem do bramy może być docinka, bo to jest wynikowo. A w prawo, tam jest łączenie w najwęższym przesmyku przy garażu, tak? I to nie kuje w oko, tego nie widać, to jest tam po prostu w mniej takim zauważalnym miejscu. Jeżeli coś by tam wyszło, jakiś skos, klin czy cokolwiek. Nasypana podsypka, ustawione rurki, zagęszczone, zrysowane, zagrabione i ściągnięte ręcznymi łatami. Pytacie, czemu nie używamy dużych list, łat. No jak na takim przełamaniu, takim dużym, nie, znaczy dużym, małym podwórku można powiedzieć. Tam, gdzie są wjazdy do garażów, przeważnie są jakieś krzywizny, ustawiać łatę. Może powiedzieć, że można, to tamto, można, nie można. To trzeba czymś obsłużyć, ludźmi, to trzeba czyścić, to trzeba pilnować. Te śrubki, to wszystko, to jest, gwarantuję wam, pół roku i ta łata już jest tak niekompletna, że ona już nie będzie działać. Nie ma do tego ludzi, tyle wam powiem. Pierwszy rząd, z lewej strony, sznurek, łata, zobaczcie, jest przyłożona. Tu będzie zaraz kosteczka przyłożona, o, tu do sznurka i dokładamy do łaty. Mamy pewność, że nie mamy takiej trzęsiawki, że ta niby kładziemy do sznurka, ale do łaty, więc ta trzęsiawka nam odchodzi, nie jest taka poszarpana ta linia. I robimy właśnie takie języki wzdłuż, musimy tą linię jakby wyciągnąć. Nie robimy nigdy tak, że dokładacie w prawo, w prawo, w prawo i takimi zębami, że tak powiem, wychodzicie, takimi dużymi zębami. Małe zęby to nie robi, ale najbardziej tą linię właśnie trzeba wyciągać. Aha, dlaczego na raty robimy? Przecież mogliśmy ten cały podwórko do końca ciągnąć. Nie mieliśmy piasku, dopiero teraz piasek dojechał. Tyle żeśmy zdążyli ułożyć, dopiero piasek dojechał. Dorabiamy tutaj podsypki, nasypujemy, ustawiamy rurki, zagęszczamy, po zagęszczeniu grabimy, rysujemy i ściągamy. Jak nie zgrabimy, to nam ta podsypka teraz ściągana po prostu się nie będzie łączyła z tym, będzie. To nie chodzi o to, żeby zmiękczyć podłoże, nie. Tylko zrysować, nawet im mniej rysujecie, tym lepiej, tylko trzeba dokładnie zrysować. Bo jak zrobicie prześwity, to później ściągając te prześwity wyjdą, będzie widać. Kontynuacja tutaj, majstren z listwy jedzie, tu jest do sznurka, czyli zobaczcie, całe podwórko to jest jedna linia. Od tutaj, od płotu, spod kamery, aż tam do końca, to jest główna linia i jedna linia. Można by tam przejście jakieś zrobić, odcięcie, żeby, wiecie, odciąć wjazd od wejścia. Robią tak, bo jadą od budynku i ich tam nie obchodzi to. Tak się robi. No i to przechodzi, też tak się robi. My akurat tak mamy tak, no tak, wiecie, trochę estetyki, bo to jest wejście, bo to jest akurat najbardziej uczęszczany punkt i to będzie widać. Jak będzie jakaś krzywizna, linia krzywa czy coś, to będzie przy tych schodach widać, tak? No i lepiej, żeby tego nie było widać i dlatego zawsze wybiera się linię schodów. Jeżeli schody są takie okazałe, są szerokie, to wyznacznik jakiś już jest spory i można od tego śmiało zacząć. Tutaj mała wymiana. Obrócenie kostek następuje, bo tych kostek, ona jest jakby z baga, ona jest taka zapylona, nie widać góry od dołu. Znaczy widać, ale nie wszyscy to widzą i po prostu w tym, wiecie, całym, powiedzmy, pośpiechu
jak się układa, po prostu gdzieś tam umykają kilka sztuk. To można powiedzieć, że kilkanaście na całym placu było. Naprawdę trzeba było chodzić, tak wiecie. Majster jedzie z taką szarką, nie za szybko, to widać, że jedzie szybko, ale on nie za szybko jedzie, więc ma czas, żeby się rozejrzeć. Tylko chłopom pokazuje ta i wiecie, co chwilę jakaś do wymiany. Już tu byli dwa razy, a dalej wymieniają. I powiem wam, że na drugi dzień przyszliśmy, to tam jeszcze z dwie, trzy sztuki się znalazły. Zmywamy tylko ten pył właśnie, to zabrudzenie, żeby po prostu nie było, bo można. Ale nie trzeba tego lać, bo i tak jest pod spodem beton, podsypka, ona ma w sobie tyle wilgoci, że i tak zwiąże. Mamy dopiero, już mamy marzec, ale to było w lutym chyba jeszcze, który dzisiaj jest, nie wiem. Wy to w marcu widzicie, my to może jeszcze tam w lutym. Chociaż w piątek, już marzec był. Lecimy kontynuację. Tu dwie szpilki na środku są, to są jakby przełamania, bo ten podjazd do garażu wymusza nam jakby taką lekką bułkę, wybrzuszenie na całym podjeździe. Można by zejść bardzo, bardzo. Tak mniej więcej jak tam kostka jest nasypana. Do tego miejsca. I tutaj już jechać płasko, ale ta prawa strona też przy ogrodzeniu też nie pasuje do tej lewej strony, bo tam chodnik ma jakby mniejszy i już inny spad, a tu po prostu jest większy spad i po prostu tak wychodzi, to jest wynikowo. Nasypane podsypki, widzieliście, rurka na środku ustawiona, tam nie było rurki pod kostką, tylko było listwą ściągane po kostce, taka nastawna stopka, sobie ustawiacie. Też ją ustawiacie tam 2-3 metry, jak chcecie to możecie pół centymetra wyżej ustawić, a jak chcecie to centymetr nawet, jeżeli wam to nie robi. Ale jeżeli będziecie mały spad mieli w lewą stronę i ustawicie sobie pół centymetra albo centymetr wyżej kostkę, teraz jak tam majster przymierzył, to będziecie mieli skasowany spad. Bo co z tego, że pierwsze rzędy sobie zagęścicie, tak? Ale jeżeli mieliście centymetr wyżej kostkę, no to macie tylko garba po prostu przesuniętego w lewo, bo zagęściliście tylko pierwsze rzędy, a przecież trzeba zagęścić kolejno, każdy kolejny rząd po milimetrze, aż dojdziecie do końca bramy. Aż zniknie ta centymetrowy ten zapas na zagęszczarkę. A nie jesteście w stanie równo zagęścić całego placu, jeżeli macie mały spad. Przy dużych spadach to powiedzmy nie robi, bo spad pokona to wszystko, te wszystkie krzywizny, fale i to w ogóle tam. Dlatego 2-3 metry wystawiamy, jest twardo. Teraz jak majster tam, zobaczcie, pierwsze rzędy podsypuje z ręki, jeżeli trzeba, bo nie wszędzie to zrobił. Tak po prostu, żeby było równo, nawet moteczkiem pierwszym dopukuje, żeby później chodząc po tym, żeby ona sama się nie wcisnęła. Wtedy nic jej nie grozi i później z zagęszczarką, tylko wyrównujecie, to jest takie liźnięcie, formalność i gotowe. Tu po prawej stronie zobaczcie, o, linia. Udało się od razu ładnie na wymiar zrobić, więc od razu jest położona opaska, rolka, różnie to nazywają. Tu lecimy do bramy. Za bramę wyjdziemy później, więc tutaj docinkę w kącie robimy. W kącie docinkę, tam pod bramą też będziemy coś kombinować, bo będziemy robić tak, żeby było bardzo blisko bramy. I zagęszczamy. Zagęszczamy dwukrotnie. A dlaczego w poprzek się kładzie, tak tutaj przed linia? Ze względów estetycznych po prostu. Wjazd wydaje się szerszy. Wiecie, jak macie linię w poprzek, to wydaje się wszystko szersze. Jak macie w pionie, to tak powiedzmy zawęża. Tutaj raczej było ciężko zawęzić, bo dom jest bardzo blisko ogrodzenia. I ciężko jest to zawęzić tak optycznie. No i mówią, żeby się kolejne nie robił, jak wzdłuż położysz, ale to nieprawda. Jak położysz kostkę tak samo dobrze w poprzek, jak i wzdłuż, to nic się nie stanie. Tu, gdzie jesteśmy, na zewnątrz. Robimy język. Wypad taki na zewnątrz, za bramę. Musimy tu wybrać, bo tu wszystko będzie na betonie. Tu będzie wszystko utopione na betonie i robimy tak po prostu, żeby był podjazd jakby gładki, żeby nie było progu w tych właśnie obrzeżach, które tu będą wstawione, żeby nie było progu, że jak wjeżdżacie, że walicie kołem, że kierownica wam zęby wybija. Nie może być coś takiego, to musi być po prostu... Praktycznie wszędzie tak się robi, o ile wam nie postawią krawężników najazdowych, po prostu tam drogowcy, to tam zawsze będzie próg. Ale ze skosa wjeżdżając, bo tutaj nie podjeżdża się z czoła, ze skosa podjeżdżacie, to i tak macie to koło, że tak powiem, lekko skręcone, więc to amortyzuje najazd. Tu majster zaczął od rogu. Słupki są na tyle duże, kwadratowe, proste, ładne, że można odnieść punkt odniesienia. Poziomice przekładacie, macie kąt już z rozpoczęcia i wstawiacie obrzeża. Obrzeża będą całe utopione, to są obrzeża szóstki. Całe będą utopione, także mogą być szóstki w zupełności, mogą być ósemki, tylko że ósemki już zaczynają straszyć. Oporniki to już wiadomo, to już taki przemysł trochę. To jest tylko taki po prostu, powiedzmy, język.
za połączenie po prostu drogi z wjazdem. One będą, tu jeszcze nie widać, ale tu już, no, już zaczyna się dosypka, bo będzie cały krawężnik będzie u góry. Do góry zasypany betonem. Środek był zasypany betonem, lekko podsypką po prostu, żeby szło się ściągać, bo beton jest na grubym kruszywie i robi rychy. Dlatego robimy domieszkę z podsypki po prostu, żeby ta warstwa górna była na samej podsypce i żeby po prostu rych nie robić. Pierwszy rząd, standardowo, łączenie, zaczynamy, uważamy na łączenie, żeby nie było za nisko, ani za wysoko. Za wysoko jeszcze, jak coś się stanie delikatnie, to tam dopracujecie motkiem, ale nie może być te pół centymetra cały plac wyżej, bo macie cały plac za wysoko, a nie tylko pierwszy rząd. I kładziemy tak, że po prostu jakby łączenie linii robimy na środku, żeby nie było przy krawężniku na zewnątrz. Jeżeli wyjdzie za jakaś docinka czy coś, to robimy to w środku, gdzieś tam blisko bramy, żeby to było, nie było z brzegu. Jak jest lekka szpara, tak samo. Rozsuwamy to, tak po prostu robimy po milimetrze na te 5-6 rzędów, żeby po prostu nie robić szczeliny przy końcu, przy wjeździe, bo to osłabia wszystko. Przeważnie tak robimy, że i tak jedziemy tutaj od krawężnika do wewnątrz, a od wewnątrz na zewnątrz, gdzieś tam się w połowie łączymy. Szybkie zagęszczanie, przemiecienie i kończymy tutaj podjazd. Reszta betonu, tam jeszcze się działo, że wstawialiśmy obrzeża, za chwilę to zobaczymy. Wejście do furtki robiliśmy z tego betonu właśnie, a reszta betonu idzie na podjazd. Bo jeżeli tam beton już nie jest potrzebny, to go nie zostawiamy na hałdzie, po prostu go wykorzystujemy. Zagęszczamy po prostu tak, żeby można było sobie tam powiedzmy za dzień, dwa, chociaż nie, bo jeszcze będziemy zamulać to, żeby można było sobie wjechać. Tu po lewej stronie jest brama, zobaczcie, tam jest taki zastrzał i tam musi być kostka na betonie. I tam majster właśnie to tam profiluje, modeluje, bo będzie na betonie, opór będzie z betonu. Tego nie będzie widać, bo to jest centralnie pod bramą. Kostkę tam, wózek jest, do wózka dostawiamy. I tutaj całą tą wnękę, kontynuacja z prawej strony z chodnika do lewej, z wjazdem, to się łączy, bo jeżeli zaczęliśmy od schodów i lecimy w dół, to są ta sama ilość rzędów i one się po prostu łączą za klombem. Bo tu oczywiście stoimy w klombie. Tam majster po prawej stronie tworzy łuczek. Zobaczcie, że linia jest wypuszczona wzdłuż obrzeża, teraz trochę nie widać. O, i teraz majster robi ten zakręt, bo oczywiście kostki trzeba ścinać, bo nie ma takich ciasnych, jakby małych kostek. Tu nie zauważyłem jeden z wrobów afrykańskich. Zapomniałem go zakryć. No, tam krótko straszył. Tu go zakryjemy chyba. To nieudolnie trochę. Dobra, i co? Ciągniemy tą linię w lewo, w prawo. Ona się musi połączyć i się łączy. Nawet ta linia obrzeży, które tu widzicie, o te ząbki wszystkie tutaj dookoła, ona była obrana z lewej do prawej, tak żeby właśnie pasowało, żeby to się licowało. Nie mogło w sumie, nie? Bo prawa strona ilość rzędów i lewa strona ilość rzędów w klombie po prostu za klombem się łączą. I co? I tutaj już mamy praktycznie wszystko już tymi rzędami wyłożone. Tam wyjdzie jeszcze taka mała docinka. Jakieś prostowanie, bo jak układacie, to po prostu wstajecie, jak stoicie 1,5 metra nad ziemią, to widzicie, co się dzieje. Bo tu majster tworzy ten łuczek. Widzicie, jak to trzeba to ścinać, te łuczki. Te kostki właśnie, żeby one się... Tam był zakryty, tu się pokazał rów. Żeby właśnie one się schodziły. Idealnie nie może być na ciasno, bo nawet ta kostka nie może być tak zrobiona, bo ona nie pasuje. Zobaczcie, że ona jest poszczępiona, ona ma większe szczeliny nieraz w niektórych miejscach. I ona ma być taka lekko, z lekkim nieładem ułożona. Znaczy, fajnie jak jest ładnie, prosto, równo ułożona, ale chodzi o to, żeby ona nie była idealnie na ciasno nigdzie docinana. Bo po prostu to nie wygląda. Nawet jak tą docinkę robicie, obklepiecie, obrypiecie ranty po prostu, nie? O coś się wyszerbiło, w innej kostce nie przejdzie, a tutaj wręcz przeciwnie. Tu majster sobie narysował. To nie były tylko takie proste, bo te kostki jakby są przełamane lekko, na dwa razy powiedzmy rysowane. No i co? Chwila nieuwagi i gotowe. Wygląda to jakoś. Całkiem. Tutaj desteczką przyklepujemy, bo tylko 3-4 rzędy były dokładane. Także nie ma potrzeby wjeżdżania tam za gęszczarką. I to jest ten właśnie ta studzienka, o której wam mówiłem na początku. Dodałem to na koniec, żeby wam tam nie przerywać, żeby była ciągłość z placów. To tutaj, ten włazik, to wszystko, kwadratowy właz, ta ramka, ona leży tylko, to jest do przymiarki na razie. Do przymiarki będziemy musieli jakby
dopasować sobie do kostki, żeby po prostu robić jak najmniej docinki. I tak musimy takie daszki ala wyciąć z kostki, dół kostki trzeba wyciąć, żeby wszedł na ten właśnie, na ten kątownik dookoła, żeby po prostu kostką dojść do rantu, a nie do tego dolnego rantu, którego nie widać. Wycięte, no, odrysowane było. Zobaczcie, wypełniamy to betonem, bo pod spodem też jest beton. To wcześniej było betonowane, tu wszystko jest na betonie i pod spodem też jest beton. Czyli tu mamy łącznie 20 cm betonu. Teraz zwilżamy to wodą, dosypujemy betonu. Tutaj takim rzadszym betonem obklejamy to i ustawiamy właśnie ramkę na tym rzadszym betonie. Równo do kostki. Równo do kostki, tak po prostu, żeby nie wystawało. Nawet by mogła delikatnie sobie wystawać, bo to jest studzienka, gdzie mogłaby tam wilgoć, woda nie wpadać. Aczkolwiek to nie jest studnia szczelna. Więc jak coś wpadnie, no to trudno, coś wpadnie. No krzywda się nie stanie, ale im mniej, tym lepiej. To w sumie jest takie, wiecie, raz na kilka lat tam się zagląda, albo nawet wcale się nie zagląda. Więc to by można nawet silikonem po prostu oblecieć, wyczyścić to ładnie, wysuszyć, oblecieć silikonem, zamknąć ten właz i tyle. Jak będziecie chcieli, to i tak go wyciągniecie, tak go wyciągniecie. Tu tylko taki mały pasek docinki, zobaczcie. Typowej docinki, bo tam były tylko takie z całych kostek wszystko zrobione, tak dopasowane, żeby było z całych. Przemieciemy, zlejemy wszystko, co nadeptaliśmy. Po prostu jakiś tam beton czy coś. Aha, to jeszcze w środku były te narożniki wyklejone, powiedzmy, takim mokrzejszym betonem. Spukujemy, bo tam było coś cięte, wiadomo, w beton się wlazło. Zamykamy klapę. I ten tydzień tak kończymy. Tu jeszcze zobaczymy. Wejście czeka, gotowe. To jest piątek, więc dzisiaj nie wjeżdżamy. Tu robiliśmy to. To wypełnienie. I tu byśmy mogli powiedzieć, że kończymy tą budowę, bo tylko wystarczyłoby zamulić, prawda? Ale tutaj doszło co nieco. I tu wracamy w poniedziałek, bo będziemy robić tutaj chodnik. Tutaj ten chodnik co? Miał być, później go nie miało być, ale stanęło na tym, że jednak będzie. No, czyli widzimy się w poniedziałek, będziemy tutaj obrzeża wstawiać. A to małe migawki z układania z tygodnia. Nawet słońce było chwilami. Okrąg, którym działamy, fajnie, że byliście, dzięki za uwagę. Będziemy robić ten chodnik. Aha, tam jeszcze jakaś opaska będzie przy płocie, jeszcze coś tam się znajdzie do roboty. Na razie.